Od razu dostałem info, że korona skończyła trening i chłopaki są już tam po tych wszystkich swoich zajęciach. Idziemy wręczyć kartoniki. Oczywiście Michał nie wie, że dostanie też te, które sam sobie zaprojektował. Chyba że wszedł na Face'a i zobaczył fotkę, na której są trzy kartony, którą przed chwilą wrzuciłem. No, ale zobaczymy, może będzie zaskoczony. Nie wiem, czy jesz, bo nie ma. No, gdzie jesteś? Idzie. Czemu? Jesteś na kamerze. Właśnie. A? Cześć. Koleczki. Przepraszam. Tu masz, się widzę. Tu masz. Żeby? Idą chyba chłopaki z treningu. Powiedz, tu nie ma Rona. Nie wiem, tu urodziło. Sienka, jesteś nagrywany. Nie, nie. Czekaj, zajrzę ci od razu w ten pokaz. No, ale Michał jeszcze nie widział. A nagrywasz? Nagrywam, no więc. A mam jeszcze dla niego te, które sam zaprojektował, ale jeszcze nie wiem. A to trochę taki ten, samba park. No to taki miks, nie? Ten wzorek jest taki. Nie, nie. Dobre. Nie, nie pokażę ci jeszcze. Jest to miksy i lanki? Tak. Dobra, przebieram się w szatni gości. Podwoczka jest. Coś dla mnie zostało? Nic nie ma. Skandal. Co to jest? To mi szosko w takim. Dobra, okej. Widziałeś w ogóle, jakie czytelniki zrobili? No, nie widziałeś, czyli pierwszy raz. Dobra, proszę bardzo. Dziękuję ślicznie. Przydałby się, tylko czekaj. No, zobaczymy. To fajnie, właśnie chciałem... Miałem nadzieję, że nie zobaczysz, żeby widzieć wyraz twarzy. O, powiem szczerze, co? Bardzo ładne. Są i miksy, i lampy. Tych kolorów, ale... Nie no, bardzo ładny był. Dobra, to co? Przymierzaj. Przymierzać? Sprawdzimy, tak. To jest tylko wymówka po to, żebym mógł sobie tutaj pograć. Zobacz. Zobacz. Jeszcze mam z nazwiskiem. Bardzo dużo zmian też było widać. A kto w ogóle wygrał? To nie jest tak, nie znam z imienia. A z nazwiskiem? Tego czytelnika? Nie wiem. Jak chcesz, bo może to jest fan Korony, to dowiem się, kto to jest i mu podpiszesz kartkę, jakiś autograf tam. No jak najbardziej, z miłą chęcią. Dobra. Wysłałby mu coś, bo buty są bardzo fajne. Czy czytelnik słyszy, że dostanie? Widzę, że... Dobra. Dobra, idziemy pobiegać. Pobiegać? Znaczy tu, tam trochę sobie truchcik, nie? Dobra, no takiego. To nie, może na chwilę to potem staniemy, to potem jeszcze mam niespodziankę dla ciebie. Jaką? Chcesz mnie okiwać? Co to za niespodzianka była? Poczuj się, bo to jest specjalny stadion.
Pamiętasz, że tak z półtora miesiąca temu sam sobie projektowałeś buty? Nie. Zobacz. To prawda. No. Piękne? To jest mi taki wymarzony? No, sam sobie zaprojektował. Takie sobie zrobiłem. No. Biało-czarne. Ale pięknie. To teraz mam dylemat. W jednym takim, drugim. A co mi tacy znaczy... tak robią? Dobra, nie, ja już nigdy na lepszym stadionie nie będę. Nie przesadzaj. Muszę jednego gola strzelić. To jest pewnie tak, że pójdziesz tam, wrócisz, a ja spróbuję jeszcze... Mówię, no, uważaj, musisz się bardzo postarać, bo ja mam prawą nogę bardzo słabą, więc... Dobra. Jeszcze okay. Nie dotrenowałem. Dobra, to postaram się jak najlepiej, ale... No to już? Jedziemy? No, ja może to na spięcie jest, bardzo... No dobra, no to pokaż jak jeszcze przyjedzie. Nosem trochę strzeliłem. Oła. Bardzo się cieszę, że mogliśmy Cię zaopatrzyć w nowe buty. Fajnie, że czytelnicy właśnie wybrali. Będą teraz widzieć na ekranach telewizorów. I mam nadzieję, że kibice też tutaj z trybun, bo dużo Kielczan na pewno brało udział. Obiecujesz, że coś dla osoby, która wygra to projektowa dla Ciebie buty. Będzie. Na dobra, pewno. My dopilnujemy. Ja mogę jedynie podziękować za to, że tyle podobnych projektów było i że ci ludzie chcieli, żebym wystąpił w ich butach. Przez nich zaprojektowane. Także jest to dla mnie wielka przyjemność i no mam nadzieję, że będę teraz tylko już lepiej grał, a nagroda na pewno jakaś będzie dla tego, który skomponował te kolory i zaprojektował te buty i postaram się załatwić koszulkę do autografa. O, na pewno będzie się cieszył. Super. Także tyle mam dla niego. I mi łatwiej będzie przewieźć z powrotem. Okej, pozdrawiam, życzę miłej gry. Dziękuję. Dzięki bardzo.